Czy marzyłeś kiedyś wyżyć normalnie? Nie. Lepiej się napić i spokój. Dokładnie. A gdzie mieszkają twoi rodzice? W domu. Ma pracować za $70? Tutaj jak mi się chce, to pracuję, a jak nie, to piję. Trzeba wypić 1,5 do 3 litrów. A jak będzie mało, to jeszcze. A my na przykład dopiero co jedliśmy kawior. Tylko nie pamiętam dokładnie, jak się nazywał. Taki mały słoiczek, co kosztuje 98 rubli. Znalazł go pan na wysypisku. A jak inaczej? Pewnie przeterminowany. No tak, ale tylko jakiś miesiąc czy półtora. Zaraz rozbierzemy ten samochód na części. Pójdzie na złom. Wszystko przepijemy. 150 baksów i ten pierścionek jest pani. Ale cholerę mi to. Zatrzymujemy się przed bramą wysypiska. W tym miejscu spotykają się zwykle bezdomni i nędzarze. I to się nazywa życiem.